dzień dobry, witam w kolejnym odcinku raportu Kubickiego. Moi drodzy, dziękuję za tak dobre przyjęcie wczorajszego odcinka. Bardzo jest mi miło, że jesteście myślącymi osobami. No to jest budujące. Ale bez mojego zbędnego brzęczenia zaczynamy. Szanowni Państwo, pierwszy temat to nie będzie ani Polska, ani Ukraina, ale Izrael. I może się wydawać, że to się nie łączy. Moi drodzy, wszystko się łączy obecnie na tym świecie. Na waszych ekranach w tej chwili to jest minister spraw zagranicznych Izraela, Katz. Na konferencji bezpieczeństwa w Monachium Izrael oświadczył ustami tego pana, że nie zgodzi się na zawieszenie broni w Libanie, dopóki Hezbollah się nie rozbroi. Cytuję. Jedynym sposobem, w jaki Izrael może zaprzestać ognia, jest przesunięcie Hezbollahu na północ od rzeki Litani i rozbrojenie go. Dopóki to nie nastąpi, Izrael będzie kontynuował działania mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa obywatelom Izraela i powrót mieszkańców północy do swych domów. Tak powiedział ten pan Katz. Wiecie co? Zawsze generalnie w polityce takiej zagranicznej zawsze jest drugie dno. Ja wam teraz to drugie dno pokażę. Tak, moi drodzy, jest to ogłoszenie izraelskiej firmy z branży nieruchomości, które opublikowało ogłoszenie o sprzedaży nowych domów, które mają powstać w Libanie. No to chyba już teraz nie macie żadnych złudzeń, dlaczego Izrael tak się zawziął na Liban. Jak nie wiadomo, o co chodzi, no to chodzi o pieniądze. Tak, moi drodzy, tu jest czarno na białym napisane. Możecie sobie zastopować i sobie przeczytać. To jest oczywiście tłumaczenie mechaniczne, czyli te niektóre znaki są odwrócone. Czasem trzeba troszeczkę się skupić, ale wszystko widać czarno na białym. Tak, moi drodzy. Oni chcą sobie po prostu tam zrobić nowy kraj do życia. Zostajemy jeszcze, moi drodzy, przy Izraelu. Zobaczcie ten filmik. No, no, come on. Wait. Slow. Look. Widzieliście filmik? Oczywiście, że widzieliście, ale zwróćcie uwagę, co by było, gdyby tak stało się na przykład odwrotnie. To cały świat już by buczał, że Polacy czy katolicy to są antysemici, homofobi, rasiści i w ogóle, i w ogóle. Ale właśnie, a propos rasizmu. Moi drodzy, w tej chwili takie zdjęcie dla uwagi. Jest to zdjęcie z XX wieku. I to nie są początki XX wieku, moi drodzy, to są lata 50., 60. Jest to tak zwane ludzkie zoo. To smutny, kontrowersyjny element historii Europy, szczególnie XIX i XX wiek. W wielu krajach europejskich organizowano wystawy tak zwane etnologiczne, na których prezentowano osoby różnych kultur, często w sposób dehumanizujący i rasistowski. Wiecie, jakie były to kraje? Te, które najwięcej plują na Polskę. Francja, Niemcy, Belgia, Hiszpania, Wielka Brytania, Włochy, Szwajcaria i Rosja. Tak, moi drodzy, te główne kraje, czyli Francja, Niemcy, Belgia, te, które najwięcej dyskutują, że w Polsce to sami rasiści i tak dalej, i tak dalej. No, widzicie. Jak to się mówi, tylko złodziej najgłośniej krzyczy łapać złodzieja. Takie jest moje zdanie, taka jest moja subiektywna opinia. Moi drodzy, następnym tematem, który chciałbym poruszyć, jest to temat historyczny, ale on się łączy z tematami współczesnymi. Dlaczego? Już wam powiem. Rocznica. 29-30 września. 83 lata temu w Kijowie wojska niemieckie wspierane przez oddziały pomocnicze złożone z ukraińskich nacjonalistów i ochotników dokonały jednej z największych masakr II wojny światowej. Wydarzenie miało miejsce w wąwozie Babi Jar tuż za stolicą Ukrainy. Według ich własnego raportu
czyli Wehrmachtu, 29 i 30 września 1941 roku wojska niemieckie zamordowały 33 771 osób. Głównie byli to Żydzi. Kiedy Niemcy zajęli Kijów w połowie września 1941 roku, wielu z przedwojennej żydowskiej populacji miasta, liczącej 220 tysięcy osób, uciekło na wschód lub zostało zmobilizowanych do armii radzieckiej. W mieście pozostało około 50 tysięcy Żydów, głównie kobiety, dzieci i osoby starsze. W rzeczywistości zabójstwa w wąwozie rozpoczęły się już 20 września. Otóż Niemcy rozstrzelali tam kilka grup radzieckich jeńców wojennych i komunistów, no jak również pacjentów pobliskiego szpitala psychiatrycznego. 28 września okupanci rozwieśli w mieście i na przedmieściach obwieszczenie nakazujące wszystkim żydowskim mieszkańcom stawienie się następnego ranka na skrzyżowaniu dzielnicy Łukianówka ze wszystkimi dokumentami osobistymi, pieniędzmi, przedmiotami wartościowymi i przede wszystkim ciepłym ubraniem. No moi drodzy, perfidia bez komentarza nawet. Po prostu dawali do zrozumienia ludziom, że będą ich wysiedlać. Tysiące mieszkańców, którzy się pojawili, zostało podzielonych na grupy przez Niemców i ukraińskich kolaborantów, którym to nakazano dojść pieszo do Białego Jaru. I teraz będzie cytat. Z tego miejsca widziałem, że przybywających Żydów, mężczyzn, kobiety i dzieci prowadzili i witali Ukraińcy, którzy ich wprowadzali do wąwozu. Nagich już Żydów zaprowadzono do wąwozu o długości około 150 metrów, szerokości 30 metrów i głębokości 15 metrów. Do wąwozu prowadziły trzy wąskie przejścia, którymi Żydzi schodzili. Gdy zbliżali się do krawędzi wąwozu, Schutzpolizei chwytali ich i kładli na zwłokach już tam rozstrzelanych wcześniej Żydów. Stało się to bardzo szybko. Zwłoki leżały w równych rzędach. Tak zeznał Fritz Hofer, niemiecki kierowca ciężarówki wojskowej Wehrmachtu, przesłuchiwany przez władze radzieckie. W kolejnych miesiącach w Babim Jarze stracono tysiące osób, w tym radzieckich jeńców wojennych, Romów, jak również innych narodowości. Szacuje się, że w sumie pod okupacją niemiecką zamordowano tam ponad 100 tysięcy osób. Moi drodzy, to co? Żydzi nie znają historii? Przecież robią to samo w tej chwili w Gazie. Tylko o tym niedobra jest mówić. Moi drodzy, a jak rozmawiamy o Ukrainie, no to nie byłbym sobą, gdybym nie wspomniał najnowszej informacji. Otóż w tej chwili na waszych ekranach posłanka Rady Najwyższej, Natalia Pipa... Oh my God! Wow! No ale po tym, co powie, to uczciwie oznajmie, że nazwisko jednak zobowiązuje. Czyli Natalia Pipa z ramienia Ukraińskiej Partii Galicyjskiej zgłosiła projekt ustawy o obowiązkowym stosowaniu wyłącznie języka ukraińskiego w szkołach. Tak poinformował poseł Maksim Buzanski. Według Buzanskiego projekt ustawy zmusi wszystkich uczniów i nauczycieli do używania języka ukraińskiego nawet podczas przerw. Ta inicjatywa jest nielegalna i prawdopodobnie wywoła oburzenie na przykład na Węgrzech, które po raz kolejny z radością zablokują pomoc Unii Europejskiej, powołując się na wydany przez Pipę zakaz komunikowania się w języku węgierskim na przerwach. Tak ostrzegał Buzański. Moi drodzy, no cóż, nic dodać, nic ująć. A pamiętacie, jak mówiłem wczoraj? Nur für Ukrainien? No właśnie. No i oczywiście powiem uczciwie, gdyby nie Żelboba i Ukraina i Biden, to ja nie bałbym chyba o czym filmów robić. Ale o co chodzi? W tej chwili na waszych ekranach to jest i jeden, i drugi. Patrzą sobie wymownie w oczy. Wydaje mi się, że tam już w powietrzu wisi tak zwana ceremonia kakao. Ale do rzeczy. Przygody Zełenskiego w Stanach Zjednoczonych. Poniżenie i honor. Tak mówią media zachodnie. Ale co mówią na Ukrainie? Media ukraińskie oświadczyły, że zachodnie media kłamią. O czym pisze zagraniczna prasa i ukraińscy blogerzy w związku z ostatecznie dokończoną wizytą Zełenskiego w Stanach Zjednoczonych? Jak wspominają kilkudniową wizytę?
skandal za skandalem. Mówią jedynie ogólnie o planie zwycięstwa Zełenskiego, z którym się tam udał. Wszystko pcha, wow, bardzo mocno, bardzo dobrze i to jest duży sukces. Ale nie pytajcie o szczegóły. Wszystko zostanie podane i wszystko będzie ujawnione, jak rząd zezwoli. I tak powiedział, to oświadczył rzecznik prasowy Zełenskiego. Otóż sami widzieliście, wczoraj udostępniałem wam i Szpigela, i media amerykańskie. W światowych mediach pojawia się wiele szczegółów na temat tego występu Zełenskiego. To tak, poleciał do Pensylwanii. Jak zażądano od Zełenskiego zwolnienia ambasador Ukrainy, to się sfochował. Jak Żelboba został upokorzony na oczach Trumpa, to też się sfochował. A jak przemawiał przed pustą salą w ONZ-cie, to też się sfochował. Wszystkie te skandale z zainteresowaniem śledziła prasa zagraniczna i oczywiście ukraińska, która stwierdziła, że zachodnie media po prostu kłamią. No cóż. Jak nie mówisz tak jak Ukraina, no to jesteś ruską onucą. Moi drodzy, ale dosyć śmieszkowania. Zajmijmy się poważnymi tematami. Przechodzimy do Polski. W tej chwili na waszych ekranach pełniący obowiązki prezydenta Andrzej Duda. Tak, moi drodzy, dlaczego wspominam? Otóż prezydent Andrzej Duda stanie przed sądem za znieważenie obywateli po zakończeniu swojej kadencji w październiku 2025 roku. Skąd ta informacja? Moi drodzy, źródło jak najbardziej wiarygodne. Poinformował o tym ośrodek monitorowania zachowań rasistowskich i ksenofobicznych. Ośrodek poszedł do sądu, bo według niego Andrzej Duda obraził widzów filmu Zielona Granica, który mówi o wydarzeniach na granicy polsko-białoruskiej. Prezydent powiedział następnie, że nie jest zaskoczony reakcją funkcjonariuszy Straży Granicznej, którzy widzów filmu określili słowami: tylko w kinie siedzą świnie. Tak opisywano i nazistów w czasie II wojny światowej, a prezydent Andrzej Duda użył tych słów do określenia tak zwanych obywateli. I powiem tak, to nie ja to wymyślam, te newsy. Ta informacja jest, szanowni państwo, z ośrodka monitorowania zachowań rasistowskich i ksenofobicznych, którego gorąco nie pozdrawiam, którego mu życzę jak najgorzej, tak? Bo wychodzi na to, że największymi rasistami i ksenofobami to jest właśnie Omzrik. Taki paradoks. Ale przechodzimy dalej. Moi drodzy, a jak rozmawiamy o prezydentach, czyli sprawach poważnych, no to chciałbym, żebyście zobaczyli jeden filmik. 18 sekund robi robotę. Kamala was born that way. She was born that way. Tak, moi drodzy, to było wystąpienie Donalda Trumpa. Donald Trump powiedział tak, zacytuję: Biden stał się upośledzony umysłowo, ale Kamala Harris po prostu się taka urodziła. Ja powiem tak, przez grzeczność nie zaprzeczę. Szanowni państwo, a tu taka informacja z Twittera, która została repostowana z wirtualnej Polski z wiadomości. To jest konto Martin Demirow, polecam, naprawdę super gość, fajne rzeczy wrzuca. Ja wam tutaj udostępnię. Mieszkania ponad 500 osób z miejscowości Pierwomajsk i Zeleny Haj w obwodzie mikołajowskim na południu Ukrainy zostały odremontowane w ciągu ostatnich 12 miesięcy. Budynki mieszkalne zniszczone w 2022 roku w rosyjskich atakach odnowiło Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej. No to jak to jest, moi drodzy? A na powodzian nie ma?
Oczywiście, że nie ma, bo przecież tak jak już ten filmik stał się wiralem, jak to jeden z radnych miejskich Czechowic-Dziedzic jako jedyny sprzeciwił się kupowaniu agregatu prądotwórczemu dla jednej z ukraińskich miejscowości, gdzie tam nawet tak naprawdę wojny nie ma. I co ciekawe, urząd miasta Jaworzna przekazał 100 tysięcy złotych na walkę ze skutkami powodzi, a radni lekką ręką 16 tysięcy z kawałkiem przeznaczyli na Ukrainę. Moi drodzy, ja po prostu nie ogarniam. No, co się dzieje w tym naszym polskim kraju? Naprawdę nie mam pojęcia. Szanowni moi drodzy, pytałem przed chwilą, dlaczego w naszym kraju tak się dzieje. Obejrzałem jeden film, który za chwilę wam pokażę i powiem tak. Już się nie dziwię. Mówiąc krótko, ta osoba, która opowiada w tym filmie swoje przemyślenia, patrząc na nią, mam tylko jedną myśl. Usta mówią, a oczy już rozumu szukają. Obejrzyjcie to. Już wam kawy nie będzie trzeba. Czy troglodytę jedzenia psów? Nie jest to proste, ale próbować trzeba. Przystępując do treningu, musimy mieć ze sobą jakiś przysmaczek. W przypadku troglodytów najlepiej sprawdza się piwo. Umawiamy się z takim osobnikiem w parku, zgrzewkę piwa stawiamy na widoku i trening zaczynamy od wydania komendy. Nie rusz psiny. Jeśli troglodyta coś tam mamrocze, że Bóg kazał czynić ziemię poddaną i takie tam, to piwo wylewamy. Bierzemy drugą butelkę i znowu wydajemy komendę. Nie rusz psiny. I jak troglodyta dalej ma obiekcję, to też ją wylewamy. Butelce. Jeżeli troglodyta choćby zawaha się z odpowiedzią, to dajemy mu się napić łyk, a resztę piwa wylewamy. Tnujemy tak, aż skończy się zgrzewka. I po paru dniach takiego treningu nie ma troglodyty, który by nie wybrał przysmaczku ceny z psiny. A my możemy wtedy śmiało udać się na spacer. Moi drodzy, powiem tak. A dobra, nic nie powiem, bo nawet nie wiem, jak to skomentować. No, ta osoba jest wiceministrem, prawda? Niby człowiek poważny. No nie da się, moi drodzy. Więc jeżeli takie osoby zajmują strategiczne stanowiska w naszym kraju, no to co tu się radnym dziwić w Czechowicach-Dziedzicach? Moi drodzy, ale że lewactwo to stan umysłu, no to wy wiecie. Ale tutaj, no pani poszła na rekord. Spójrzcie na to. Upiekłam arbuza. Aha. I zrobiłam z niego takiego wegańskiego łososia. Po prostu to Przepraszam, było... co z arbuza? Nie. Czego nie rozumiesz? Kasia upiekła arbuza i zrobiła z niego łososia. Wegańskiego, jest... tak. Dobrze. Nie, no w sumie tak, ma to sens. Okej. Okay. Mam nadzieję, że kiedyś cała Polska zamiast jeść łososie i zjadać kochane zwierzątka, które sobie żyją i mają swoje sprawy, będzie piec arbuzy. Uważam, że to już jest nieodwracalne. Tak, moi drodzy. Takie osoby już mają tak zryty beret, że to jest nieodwracalne. Powiedzcie mi jedną rzecz, bo może ja się mylę. Jeżeli kobitka sobie upiekła arbuza, no i okej. Dobra, no może lubi pieczone arbuzy, ktoś lubi pieczone ziemniaki, ja lubię pieczony boczek, golonkę i różne takie inne rzeczy. To po co go nazwała wegańskim łososiem? I teraz jest taka rzecz, bo ja zauważyłem, że ci wszyscy lewoskrętni, próbujący nam narzucać pewne rzeczy, to tak. Tofu o smaku bekonu. Tofu o smaku wołowiny. Jakieś tam mięso roślinne o smaku wołowiny. Bzdura jakaś. Moi drodzy, jeżeli ja nie lubię brukselki, to sobie nie kupuję tofu o smaku brukselki. Jeżeli ja nie lubię kalafiora, to nie kupuję sobie substytutów kalafiora, prawda? No po co? A tu jest coś takiego chorego, nie wiem, kogo oni oszukują. Najbardziej samych siebie. I wiecie co? To nie byłby problem, gdyby sobie robili tam wegańskie łososie, czy jakieś pire z topinamburu, czy chipsy z buraka, czy co tam jeszcze. Oczywiście tak śmieszkuję. Ale oni to próbują narzucać większości. Problem polega na tym, że ta większość tak naprawdę
się nie buntuje i przyjmuje to jako normalne zjawisko. No nie, moi drodzy, to jest nienormalne. A jak na to będziemy pozwalać, to za chwilę nie będzie ani golonki, ani kurczaka, ani fajnego steka. Dlaczego? Bo grupie niewielkiej odklejeńców tak się w głowie nasrało. Tak to powiem. A propos, moi drodzy, tutaj takich wolnościowych tematów, gdzie większość się zgadza na głupotki mniejszości, często pojawiają się ostatnimi czasy tak zwani zbawiciele narodu, którzy mówią to, co niektórzy chcą słyszeć, ale czasem się wysprzęglą, jak są dobrze podpytani. To ja wam coś teraz pokażę i na pewno się to nie wszystkim spodoba. Popierał pan działania wojenne prowadzone przez Izrael? Czy zrzucanie bomb na cywili i dzieci to pana zdaniem obrona? A czy nie wydanie i nie uwolnienie do dzisiaj ludzi porwanych z terytorium Izraela jest normalnym procesem? Nie jest. I druga strona nie może powiedzieć to samo. Jeżeli ktoś by mi porwał obywateli, niszczyłbym państwo, które jest źródłem tego zła. Nie patrzyłbym na nic. Ale czy widzi pan pewną dysproporcję? Nie widzę żadnej dysproporcji. Jest pewna dysproporcja w ofiarach, że jednak odpowiedzi Izraela nie są o wiele mocniejsze. I bardzo dobrze, do czasu, kiedy nie pojawi się ostatni człowiek, który został porwany, Izrael ma pełne prawo działania. Drodzy, dajcie znać w komentarzu, co o tym myślicie, bo ja od jakiegoś czasu już na temat tego człowieka, jak tylko się tak naprawdę w mediach pokazał, mam swoje zdanie i nie interesują mnie jego artykuły, tytuły naukowe i tak dalej, i tak dalej. Więc te tytuły naukowe to do mnie nie przemawiają i czym wyżej taki gościu siedzi, tym mniejsze zaufanie do niego mam. No ale jak jesteśmy w Polsce, to chciałem wam coś przypomnieć. Pamiętacie, jak wspominałem o stronie stop482.pl? Oczywiście, że pewnie pamiętacie. Natomiast tu taki post od nich. Badanie makaronu wykazało obecność powyżej granicy wykrywalności pozostałości trzech pestycydów oraz obecność dwóch metali ciężkich. Glifosat 0,013 mg na kilogram, przepraszam. Piperonu bauxite 0,053 mg na kilogram. Pirimofos metyl 0,016 mg na kilogram. Arsen 0,011 mg na kilogram. Kadm 0,047 mg na kilogram. Firmę widzicie. Nie życzę smacznego, przestrzegam. Moi drodzy, a na zakończenie oczywiście suchar. Wiecie, jaki jest najtrudniejszy element diety wegańskiej? Najtrudniejszym elementem diety wegańskiej jest powiedzenie rodzicom, że jest się gejem. Tak, moi drodzy, i tym materiałem chciałbym zakończyć dzisiejszy odcinek. Mam nadzieję, że poprawiłem wam humor na koniec, bo wiadomości są, jakie są. Komu się podobało, poproszę o lajka, pamiętajcie o subie i oczywiście o dzwoneczku, bo mnie to po prostu pomaga. Trzymajcie się ciepło, trzymajcie się razem. Do zobaczenia.